Chciałem dzisiaj powiedzieć, dlaczego warto wersjonować swój katalog domowy. Spisałem tutaj sobie kilka przykładów, żeby prościej było, też może ktoś woli to przeczytać. I teraz mi się to przydało w wielu sytuacjach. Najczęstsza, taka, która najbardziej uderza po oczach, to są te momenty, kiedy coś potrzebujemy zmienić w konfiguracji naszego systemu. Ja miałem takie problemy, gdy trzeba było się łączyć do AWS-a, trzeba się tam zautentykować. Jest to z pewnej strony trochę problematyczne, trzeba tam sobie w ustawieniach troszkę pozmieniać, może jakieś aliasy porobić, w plikach konfiguracyjnych AWS-a pododawać jakieś regiony itp. I to jest jedna rzecz, fajnie to mieć już w kontroli wersji, natomiast projekt żyje, ustawienia się zmieniają. Miałem sytuację, gdzie po prostu zmieniały się role, to jest normalna rzecz, zmieniały się jeszcze konta, zmieniał się sposób autentykowania, na przykład na SAML-a i to wszystko trzeba zmieniać po prostu w swoim systemie. I teraz zdarza się, że tych zmian jest dużo i nam się może coś pomylić. Ja nie jestem ekspertem od security, nie jestem ekspertem od chmury. To, co najczęściej robię, to koduję rozwiązania biznesowe. Więc nie jestem, tak jak powiedziałem, ekspertem w AWS-ie. I teraz, gdy przychodzą takie zmiany, właśnie after some time coś się zmienia i mogę coś po prostu spieprzyć, że tak powiem, w tej konfiguracji i fajnie mieć możliwość wycofania zmian, które coś po prostu zepsuły. Fajnie też być pewnym, że zmiany, które wprowadziliśmy, to są właśnie te zmiany. Bo jest też tak, że ktoś przychodzi do nas po pomoc, ponieważ jemu coś nie działa, a my też musimy do kogoś przyjść i teraz fajnie pokazać, że zmienialiśmy to, a nie teraz dywagować, zastanawiać się, zmienialiśmy to, ale może też przy okazji zmieniliśmy coś innego, bo ktoś nam mieszał. To jest moment, kiedy naprawdę mi to pomogło i to zalecam każdemu, który na przykład wdraża się teraz w nowy projekt, jest w nowej firmie i trzeba wiele rzeczy nowych poustawiać. Fajnie, żeby wszystko, co zmieniamy sobie w systemie, wersjonować. Taki inny przykład, który sobie wypisałem. To instalowałem jakiś nowy plugin do Oh My ZSH i coś poszło nie tak. Po prostu ten plugin nie był taki out of the box, trzeba było coś tam dokonfigurowywać, i mi się po prostu to nie udało tego zrobić. Więc byłem w stanie prosto za pomocą Gita zrobić rewerta i wycofać takie zmiany. I miałem na czysto, wiem, że nic mi się tutaj nie spieprzyło. I tutaj też zachęcam do korzystania z Git revert zamiast usuwać całkiem takiego commita, bo mamy wtedy w historii dokładnie eksplicytnie napisane, co robiliśmy, jak i też możemy w message'u opisać, dlaczego to nie zadziałało albo dlaczego myślimy, że coś nie zadziałało. To jest nasz stan wiedzy, fajnie go mieć na przyszłość, możemy kiedyś chcieć do tego wrócić. Kolejny fajny przykład to, gdy prowadzę jakieś prezentacje, szkolenia, to muszę wywalić wszystkie aliasy gitowe, które mam. I fajnie mieć to też pod kontrolą, czyli nie komentuję ich, a później muszę je, najpierw je wrzucam, najpierw je mam, gdy normalnie koduję, pracuję, później muszę je wyrzucić, żeby zrobić prezentację, a później muszę je znowu dodać. To też może coś tutaj się po drodze może się spieprzyć, więc fajnie mieć commit, który wrzucamy commit czerepikiem, aliasy zostały usunięte, później ten commit wyrzucamy i aliasy z powrotem są. Tutaj wypisałem takie jeszcze kilka innych rzeczy, które możemy chcieć też wersjonować, już nie będę przez nie w szczegółach przechodził. I co dodatkowo zawsze warto dodawać? Readme. Nie zaboli, zapiszemy jakieś dodatkowe rzeczy, na przykład, że część rzeczy wersjonujemy gdzieś indziej, albo których katalogów których rzeczy nie wersjonujemy i dlaczego. Jeszcze raz wypuklę jedną sytuację, która mi zaoszczędziła dużo czasu. Przechodziłem z systemu operacyjnego Linux na Maca, będąc ciągle w tym samym projekcie i dzięki temu mogłem bardzo szybko i pod kontrolą te wszystkie ustawienia sobie przenieść i zaoszczędziło mi to dużo czasu. Jako że to był mój pierwszy odcinek, zachęcam do podzielenia się feedbackiem w komentarzach. Będzie to dla mnie bardzo pomocne i też również zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków.